Mieliśmy takiego szefa, która takich młodych lekarzy, bo nie lekarzy, studentów puszczał na głębokie wody. Bo chyba na czwartym roku wysyłał nas do szpitala powiatowego, na przykład w Łowiczu, żeby być tam ordynatorem. A myśmy mieli pojęcie o medycynie takie jak taka wojenna medycyna. Nie, jak to nakłuć opłucną, zropialą, co to w ogóle się nie zdarza i tak dalej, i tak dalej. Różne takie rzeczy, ale jak trzeba było tam być miesiąc, to nie było rady, trzeba było to robić. Więc od razu poszliśmy na głęboką wodę. Nie tylko ja, tylko wszyscy w tym czasie. Nie tylko ja na czwartym roku pojechałem do Łowicza, bo każdy jechał na miesiąc. Także to już miałeś odpowiedzialność za 30 osób, a odpowiedzialność za ludzi zawsze miałem. Więc to mi sprawiało pewną satysfakcję, że tu mogę coś zrobić, tam nie mogę nic zrobić. Na przykład kazali mi kiedyś operować coś, a ja w życiu noża nie trzymałem. Ale za to była siostra instrumentariuszka, która lepiej ode mnie umiała to wszystko. I prowadziła moją rękę i jakoś się wszystko udało. Wprawdzie chora spała 2 doby potem, ale wyszła zdrowa do domu, bardzo zadowolona, że nic ją przez 2 dni nie bolało i wyszła na własnych nogach. Jak Teresa mówi, cesarskie cięcie na ostro, to tylko ja. Tak. No a zresztą tam była trudna, nie było w ogóle nikogo takiego. Jedyny był ordynator, który zawiadował całym powiatem i pół Warszawą i go praktycznie nie było. To był jedyny wielki lekarz, a reszta to było sami młodzi chłopcy. Byli 2 chirurgów, to było rok starszych ode mnie ze studiów. To było wszystko, co byli. Myśmy rządzili tym wielkim szpitalem, który miał wtedy chyba 200 ileś łóżek, nowo wybudowany budynek i to wszystko. I jak się człowiek bierze odpowiedzialność za to, musi to wykonać. I to wszystko. I tak to się zaczęło.